ostatni odcinek, w którym opowiem, w jaki sposób przygotować raport w formacie RMD. Otóż moja rada, mój pomysł jest taki, żeby nie przygotowywać, nie robić obliczeń i raportu jednocześnie, żeby nie tworzyć od razu formatu RMD, ponieważ tworzymy coś, co jest przetwarzane jako całość. I to może być kłopotliwe dla osób, które zaczynają dopiero pracę z systemem R. Nieuchronnie będziemy popełniać błędy, w związku z tym może być trudniej się zorientować, dlaczego dokument się nie przetwarza poprawnie, dlaczego zgłasza błędy, dlaczego nie jesteśmy w stanie czegoś tam zrobić. Prościej jest wykonać obliczenia w skrypcie R. Skrypt R przypomina wykonywany wiersz po wierszu, czyli tutaj mamy właśnie przed oczami taki przykładowy skrypt R. On zresztą zaczyna się nawet od nagłówka w formatu RMD, tylko że ten nagłówek jest na razie zakomentowany. No i ustawiamy kursor na pierwszym wierszu z poleceniem wczytania biblioteki. Wszystko jest wykonywane, tak, tutaj mamy potwierdzenie, możemy zawsze wrócić, poprawić. Łatwiej właśnie wykonać obliczenia mniejszym nakładem sił, łatwiej zdiagnozować błędy. Jak już wszystko zrobimy i będziemy mieli pewność, że z grubsza jakby mamy wszystko policzone, to zmieniamy, kopiujemy ten plik w ten sposób, że tworzymy kopię z rozszerzeniem RMD, co jest sygnałem dla systemu RStudio, że to jest właśnie dokument w formacie RMD. On póki co nie jest, ale zaraz będzie, tak? Czyli usuwamy te komentarze tutaj, znak hasz jako początek wiersza. No i w ten sposób już mamy nagłówek RMD. No i na początek, żeby za dużo nie kombinować, to po prostu wstawmy, żeby dokument składał się tylko z jednego bloku, mianowicie po prostu z tego wszystkiego, co było do tej pory skryptem R, to będzie blokiem do wykonania w dokumencie RMD. Tak? Teraz zamiast tutaj naciskać wiersz po wierszu, musimy nacisnąć guziczek tutaj, który się nazywa knit. No i jeżeli wszystko poszło dobrze, mam nadzieję, bo to już któryś raz ten nagrywam i za każdym razem jest źle, to zaraz zobaczymy dokument wynikowy. No właśnie, to trochę trwa, ponieważ całość jest wykonywana. No ale coś tam zostało zrobione, tak? Wszystkie te rysunki i obliczenia zostały tutaj pododawane. Nie ma żadnych komentarzy, ale za chwilę zaraz będą, tak? Więc tutaj oglądamy, co tutaj nam zostało, co zostało wyświetlone. Na czerwono to są jakieś ostrzeżenia. No, jak się zrobił, to znaczy, że generalnie jest ok, że jest dobrze, nie? Więc teraz możemy właśnie podzielić to na fragmenty i obowiązkowo pododawać różne komentarze, opisy i tak dalej. Czyli przede wszystkim tytuł, tak? Czyli tu na przykład przykładowy dokument. Już mamy tytuł, tak? Oczywiście my tu nie będziemy pisali przykładowego dokumentu, tylko jakiś konkretny, tak? No i tutaj rozpoczynamy od czytania zbioru danych. No więc tutaj powinniśmy tutaj... przypominam, że nagłówki w formacie RMD zaczynają się od dwóch znaków hasza. Czyli tutaj będzie nagłówek, no i prognozowanie liczby zwiedzających w Muzeum Zamkowym w Malborku, tak? No i prawda, tutaj trzeba by napisać coś na temat, skąd te dane się wzięły, czyli źródłem danych jest, jest i tak dalej. Możemy jeszcze jakieś tam inne rzeczy pisać, nieważne, tak? Tutaj nie będę się rozpisywał, bo chciałbym, żeby ten wideo był jak możliwe. No i teraz, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby te polecenia języka R były widoczne na wydruku, no to tu piszemy echo F. W
to będzie oznaczało, że tylko zostanie wydruk z poleceń. Natomiast same polecenia nie będą drukowane. Tak? No tutaj widzimy, że polecenia typu frequency, start, to wszystko się pojawi. Jakby nie jest chyba specjalnie potrzebne, w związku z tym możemy to jakby zakomentować, żeby tego nie było. Tak samo tutaj potwierdzenie, czy to jest szeregiem czasowym, czy nie jest. Już wiemy, że jest. Tu zaczynają się wykresy, więc tutaj kończymy ten pierwszy blok. No i tutaj na przykład byśmy powiedzieli wstępna analiza, na przykład analiza szeregu. Niech będzie szeregu czasowego. No i tutaj wtedy byśmy zaczęli ten drugi blok, tak? R. I też echo off, tak? No, jest jakby typowe, tak? Przepraszam, tylko echo małymi literami. Ciągle o tym zapominam. No, jak dużymi to nie jest dla niego. Nie ma takiego polecenia. Ten język rozróżnia duże małe litery, tak? Wykres przedstawia i tak dalej, tak? Tutaj trzeba by jakoś tak ładnie po polsku napisać. A pod wykresem należałoby napisać z wykresu tam na podstawie wykresu można przyjąć, że szereg cechuje wyraźne sezonowość. Tratatata, tak? Coś tam jeszcze. Czy jest trend, czy nie ma? Tutaj, co widzimy na wykresie, powinniśmy napisać, tak? Zaczynamy następny blok. R. Echo. No i tutaj, prawda, niech się to nam nazywa. Średni poziom, średnia liczba zwiedzających miesiącu wynosi. No i to jest tak śmieszne, że możemy zmienną, którą żeśmy tutaj zdeklarowali w tym bloku, wykorzystać tu. Piszemy R i T max, przepraszam, min, tak? No i to, co tam było obliczone blok wyżej, zostanie tu wstawione. No i tam dalej, powiedzmy, wartość minimalna, maksymalna i tak dalej. Zaczynamy następny blok, tak? No i tutaj jest podział na zbiór testowy, zbiór tego, być może też należy by to opisać, ale już nie mam czasu, nie będę przedłużał, no bo chodzi o samą ideę, jak tworzyć dokument. R, echo, false i tutaj liniowy model trendu, tak? No i tutaj, prawda, co zostanie policzone. Tu zostanie to, prawda, zanalizowane, więc tu wnioski na temat dopasowania. No a tutaj analiza reszt. No i znowu zaczynamy blok obliczeniowy. Echo równa się, trochę za szybki jestem, tak, nie w tym miejscu. No uwaga na błędy właśnie, tak? To pewnie mi się nie uda za pierwszym razem, ale to nawet dobrze, bo Państwo zobaczą, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że każdy tworzy błędy, tak? No i tu ostatni, no i tu wnioski na temat analizy reszt. Jakieś tam. No tutaj byśmy mieli prognozę.
No i tutaj, prawda, zakończenie, czy tam podsumowanie. O. No jeszcze oczywiście trzeba by to obudować jakimiś komentarzami, tak, prawidłowymi. Tutaj powinienem ten blok no, żeby nie było obciachu, to jeszcze zobaczę, czy wszystko jest ok. Czy mi się uda za pierwszym razem? No może mi się uda, tak? To podzieliliśmy to na bloki, ten skrypt w Erze i dodaliśmy, czy powinniśmy dodać się szersze, bo na razie to tylko taki jest szczątek. Powinniśmy dodać komentarze czy opis do tego wszystkiego. No i teraz to kompilujemy, naciskając właśnie ten guziczek knit. Jeżeli wszystko zrobiłem dobrze, to powstanie dokument, no taki trochę bardziej, prawda, sensowny, bo nie będzie zawierał kodu. No udało mi się, tak? No więc widzimy, że nie ma w zasadzie już przepisanych poleceń w języku R. Za to jest rezultat działania tych poleceń, tak? Tutaj mamy rysunki, mamy powstawiane te nasze tutaj początki opisów, śródtytuły. No i takie coś właśnie jest finalnym produktem, który, jak widzimy, możemy generować na żądanie, tak? Dlatego nie ma potrzeby wysyłania tego do repozytorium, ponieważ każdy sobie może potem otworzyć coś takiego. No i tak działamy, tak? Taki jest mój patent na to, żeby przygotowywać dokumenty w formacie RMD. Dziękuję.